Dzisiaj króciutki filmik, raczej z serii Musisz to mieć, czyli pokażę Wam Hub Mini od Switchbota. Jeżeli macie urządzenia Switchbota, to jest must. Do czego służy Switchbot Hub Mini, ten którego tutaj mam, który Wam dzisiaj prezentuję? To jest urządzenie, które sprawi, że Wasze urządzenia Switchbot będą miały te funkcje, które powinny mieć od samego początku, czy tak całościowo. Chodzi o to, że będą mieli podpięcie do chmury, do wszystkich asystentów. Będziecie mogli na nich robić automatyzację, sceny, spiąć je z Siri, z asystentem Google, z Alexą, ze wszystkimi. Kupując same urządzenie, nie macie tych funkcji, musicie dokupić ten hub, który się łączy z siecią Wi-Fi, a po BLE łączy się z wszystkimi urządzeniami wokół i dzięki temu umożliwia te opcje. Hub jest maleńki, tak jak możecie zobaczyć, zasilany przez micro USB. Ma tylko jeden przycisk u góry, który używamy przy samym pierwszym parowaniu tego huba oraz wejście na wkręt, żebyśmy mogli go sobie na przykład powiesić, jeżeli chcemy. U mnie on leży na półce i daje sobie radę. To tyle, jeżeli chodzi o wygląd. Biały plastik, nie jakichś wysokich lotów. Raczej urządzenie, które schowamy, żeby nie było widoczne, niż coś, czym będziemy się chcieli chwalić w naszym domu. Teraz czas na aplikacje. Jeżeli chodzi o aplikacje i Huba Mini, to tutaj nie ma wiele do zrobienia. Mamy huba w prawym górnym rogu. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, no to Add Remote Control, czyli możemy sobie ustawić huba jako bramkę dla IR. Dzięki temu na przykład możemy sobie sterować telewizorem albo klimatyzacją, albo tego typu urządzeniami. Ja osobiście mam to, co potrzebuję w HomeKicie, więc nic tutaj sobie nie dodałem. A gdy wejdziemy w kółko zębate, to możemy mu zmienić nazwę, możemy sprawdzić, jakie są ustawienia sieci Wi-Fi, ustawić sobie ustawienia światełka. To są jedyne takie niestandardowe, ale to światełko jest prawie niewidoczne, więc to jest naprawdę mało co istotne. No i logi, wersja firmware'u i to wszystko. Cała magia jest taka, że gdy mamy go w naszej aplikacji i gdy wejdziemy sobie na przykład do termometru, jego ustawienia, to w tym momencie mamy Cloud Services On. I musimy mieć Hub ID i Hub Mini, czyli podpięty, który hub jest do tego, który umożliwia te Cloud Services. I tutaj dopiero, mając tego huba, możemy sobie zaznaczyć, że chcemy mieć wsparcie dla chmury i wtedy mamy tych wszystkich asystentów. Więc po to nam jest ten hub? On działa trochę w tle. Tak jak Wam wspominałem, ten hub daje nam wsparcie chmury dla wszystkich urządzeń Switchbot. Czyli dla robota do firan, dla robota przyciska, dla termometrów. Trochę już tego mieliśmy na kanale, możecie zobaczyć nasze pozostałe filmy i wszystkie te funkcje, które ja tam pokazuję, jeżeli chodzi o automatyzację, sceny czy asystentów, wymagają tego huba. Dodatkowo jest jeszcze dedykowana wtyczka HomeBridge, bo ten hub nie ma wsparcia dla HomeKit, ale jest wtyczka HomeBridge, dzięki której będziecie widzieć wszystkie urządzenia od Switchbota w aplikacji Dom. A teraz szybko Wam jeszcze pokażę, w jaki sposób możemy mieć huba dopiętego do HomeBridge'a. Ja używam Home Managera, czyli apki, która jest wygodna do sterowania moim HomeKitem. To tak, musimy sobie wejść wtyczki i ta wtyczka, która nas interesuje, to jest wtyczka HomeBridge Switchbot na dzień 21 lutego 2022. Aktualna wersja to jest 1.12.5, ale dosyć często je aktualizują. Wchodząc w tą wtyczkę, zaraz się załaduję o detale. Widzicie, że akurat mam dostępną nawet aktualizację dla tej wtyczki. To tak, mamy konfigurację. I w konfiguracji musimy sobie wpisać credentiale, czyli stricte kod tej bramki, którą mam w ręku. Jak sobie do niej wejść, to tutaj znowu Was odsunę do wtyczki. Wejdziemy sobie w nią jeszcze raz. Wejdziemy sobie na stronę internetową wtyczki. Ja nie będę Wam pokazywał, bo to są dane stricte mojej bramki, ale pokażę Wam, jak sobie to znaleźć. Więc jak mamy konfigurację, to tutaj macie Generate an Open Token. To jest to, co nas interesuje, czyli klikamy sobie profile, klikamy sobie nasz profil, potem preferencje, wersję aplikacji 10 razy, pojawiają się opcje deweloperskie i tam sobie je kopiujemy. I to działa. Chwila, moment, poklikacie, faktycznie pamiętajcie o tym, żeby kliknąć te 10 razy i później w HomeKicie, ja już mam, wejdę sobie do pokoju, tylko proszę, i tutaj mam firany, które się aktualnie aktualizują, bramką jest Switchbot. I to wszystko z dzisiejszego filmu, on jest super krótki, ale nie powinien być jakiś ekstra długi, po prostu, jeżeli chcecie mieć urządzenia Switchbota, jeżeli chcecie mieć
te takie mini roboty, które ja lubię po prostu, bo lubię, że mi coś jeździ po firanach albo coś mi klika przycisk, to ta bramka jest po prostu must. Kupując pierwszy sprzęt, kupcie ją od razu, żeby potem nie mieć problemów. I tyle, po prostu. Jeżeli chcecie mieć urządzenie SwitchBot, kupujecie Huba Mini. On jest zresztą niejako specjalnie drogi, więc wydaje mi się, że po prostu trzeba. Dzięki za ten film. Będziemy jeszcze pewnie co jakiś czas wrzucać takie króciutkie filmy typu must. A ja zapraszam Was do naszych pozostałych filmów, które już będą większe, dłuższe i będą miały konkretne recenzje. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał.